Ten dzień był wyjątkowo ciężki. Kobieta, której sekcję zwłok przeprowadzaliśmy wraz z panem Richardsem, zajęła większość naszego czasu. Wszystko przebiegało standardowo i nic nie wskazywało, że ta sprawa potrwa aż tyle czasu. Służby przywiozły ciało pani Hoggins około południa. Na miejscu zdarzenia stwierdzono wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Wbiegła na przejście dla pieszych z telefonem komórkowym i nawet nie spojrzała, czy może swobodnie wparować na zebrę. Ostatnio coraz więcej takich klientów trafiało na nasz stół, którzy byli na bakier z prawami fizyki i uważali, że przecież auto powinno zatrzymać się w miejscu na zawołanie. No cóż, statystyki były bezwzględne i jasno wynikało z nich, że liczba śmiertelnych wypadków na przejściach z udziałem pieszych wzrosła. Przykre, ale prawdziwe. Jedyny pozytyw, jaki dostrzegałem w tej patologicznej z mojego punktu widzenia sprawie, to fakt, że mieliśmy więcej roboty z panem Richardsem. O ile można było uznać to za jakiś pozytyw. Wszak z niczyjej śmierci nie powinno się cieszyć. Pani Margaret Hoggins była kobietą nie pierwszej młodości. W marcu skończyła 45 lat i nic nie wskazywało, aby nie miała predyspozycji, aby doczekać spokojnej starości. Niestety, pewność, że jest nietykalna na przejściu, doprowadziła ją tam, gdzie wąchasz kwiatki od spodu, a robaki wąchają ciebie. Oględziny ciała zabrały nam kilka godzin. Przeglądaliśmy wszystko bardzo dokładnie i ktoś złośliwy, patrząc z boku, stwierdziłby, że powinniśmy jeszcze zajrzeć w tą część pleców, gdzie tracą one swoją szlachetną nazwę. Cóż, prawda była taka, że też tam zaglądamy, zwłaszcza w przypadku kobiet, badając, czy nie ma znamion gwałtu. Spisaliśmy całą dokumentację z oględzin zewnętrznych zwłok, która pochłonęła kilkanaście stron w pliku Worda. Następnie przystąpiliśmy do otwierania jamy ciała. Na pierwszy ogień poszła czaszka. Zawsze zaczynaliśmy od czaszki. Doktor Richards przeprowadził wszystko sprawnie i metodycznie. Chłop miał za sobą wieloletnią praktykę, więc trudno się dziwić. Rozciął czerep i wydobył mózg. Mimo uderzenia głową i rozcięcia części twarzy przez sam środek, nie doznał obrażeń. Nie znaleźliśmy żadnych śladów glejaka, znamion wylewu, przesłanek chorób immunologicznych, więc doktor uznał, że czaszka jest ślepą uliczką. Jama klatki piersiowej skrywała zczerniałe płuca, ale wciąż z widocznymi prześwitami charakterystycznej struktury siateczkowej, przypominającej gadzią skórę. Paliła papierosy. Całkiem dużo, ale trudno było oszacować, czy pali od roku dziennie po dwie paczki, czy od 10 lat po jednym, maksymalnie dwóch papierosach. Rak krtani, tchawicy, płuc nie zostały stwierdzone, chociaż były ku temu oczywiste przesłanki. Serce też było w dobrym stanie, jak na fakt, że jego właścicielka była palaczką. To było wystarczającym dowodem na to, że pani Hoggins raczej tylko popalała sobie od czasu do czasu. Ostatnie rozcięliśmy jamy brzucha. Świeżynka. Jak pieszczotliwie mówiliśmy o trupach, które miały mniej niż pół dnia, nie zdążyła jeszcze nabrać charakterystycznego, przykrego odoru. Oglądaliśmy każdy element trzewi. Żołądek, wątrobę, trzustkę, śledzione. Nacinaliśmy fragmenty jelit, aby zbadać treść pokarmową. Żmudna praca przyniosła jednak efekt w postaci ustalenia, że w przewodzie pokarmowym znajdowała się ketamina. Substancja używana w celu znieczulenia, głównie podawana małym dzieciom wraz z sokiem, jednak w zbyt dużych ilościach może wywoływać halucynacje i szereg innych dolegliwości. Wniosek był prosty.
Kobieta była ćpunką i najwyraźniej doznała jakichś halucynacji, które zakłóciły jej stan percepcji oraz zdolność orientacji, co mogło być bezpośrednią przyczyną, że weszła praktycznie pod samochód. Dla potwierdzenia tezy doktora Richardsena przeprowadziliśmy ponowne badanie mózgu w celu wykazania prawidłowości związanych z nadużyciem tej substancji. Była to formalność, ale istotnie wynik był pozytywny. Po wszystkim dr Richardsen podziękował mi za pomoc, przebrał się i zostawił mnie samego z kwestiami domknięcia reszty formalności na ostatni guzik. Cała ta biurokratyczna nonszalancja była już w mojej gestii. Musiałem powkładać wszystkie wydobyte z pani Hoggins organy do środka, w tym pokrojony mózg, który ułożyłem w brzuchu. Rzecz jasna, starałem się odkładać wszystko na swoje miejsce, tak jak znajdowało się przed otwarciem. Następnie, przyznaję się bez bicia, zszyłem ją byle jak, bo przecież jakie to ma znaczenie. Później umieściłem ją w jednej z kaset lodówki. Po ostatnim czyszczeniu magazynów tylko kwatera pani Margaret była zajęta. Twarz kobiety wyglądała nieprzyjemnie. Mimo, że widziałem już sporo. Od twarzy spalonych dzieci, po roztrzaskane wnętrzności, które dosłownie wyleciały ofierze przez klatkę piersiową, byłem przekonany, że mało co mnie ruszy. Przecięta w połowie twarz kobiety była jedną z tych rzeczy. Prawe oko wypadło na skutek uderzenia samochodu. Umieściłem je w środku brzucha wraz z innymi wcześniej wyciągniętymi organami. Lewa gałka oczna była przekrwiona i dwukrotnie powiększona. Wyglądała, jakby w każdej chwili miała wybuchnąć i rozbryznąć kleistą, gęstą wydzieliną na wszystkie strony. Wzdrygnąłem się i przewiązałem do dużego palca jej lewej stopy karteczkę z nazwiskiem. Margaret Hoggins. Mogłem dopisać jeszcze wiek denatki, ale nie było to wymagane. Wszystkie pozostałe informacje zawarte były w bazie danych. Następnie poszedłem do biura, aby wprowadzić na komputerze do karty ofiary pozostałe informacje, które zostały stwierdzone, a na których aktualizacje wcześniej nie było czasu. Gdy skończyłem wszystko uzupełniać, na dworze zrobiło się już ciemno. Wyłączyłem komputer i już miałem zacząć gasić światła, gdy usłyszałem kroki dobiegające z pomieszczenia, gdzie znajdowała się lodówka na ciała. Halo? John, to ty? Zawołałem przekonany, że może dozorca przyszedł, aby zająć się sprzątaniem. Jednak gdy wszedłem do środka, nie zastałem tam kolegi. Dziwne. Wyraźnie słyszałem kroki i dźwięki, jakby trzaskania. Magazyn zwłok był pustym pomieszczeniem, w którym stał pojedynczy wózek do transportu ciał oraz znajdowała się obszerna lodówka z 9 komorami do przetrzymywania zwłok, zanim poddawano je kremacji. Jedyną rzeczą, która nie pasowała do standardu, jaki spodziewałem się zastać, a zarazem zmroziła mi krew, były otwarte drzwiczki, za którymi umieściłem panią Hoggins jakieś 1,5 godziny wcześniej. Teraz coś sobie też uświadomiłem. Gdy zamykałem lodówkę i wychodziłem z tego pomieszczenia, aby pójść do komputera, zdawało mi się, że gdzieś w dalekiej części korytarza prowadzącego do naszego zakładu usłyszałem cichutkie, ledwie słyszalne kroki. Wtedy nie zreagowałem, stwierdzając, że ktoś z parteru po prostu przechodził w pobliżu, a echo niosło odgłos jego kroków. Po plecach przeszedł mi lodowaty dreszcz. Nachyliłem się powoli, aby zajrzeć do środka. Ciało pani Hoggins zniknęło. Wpatrywałem się w ciemną dziurę w ścianie, łudząc się, że jednak tam jest, tylko ja jej nie dostrzegam i zaraz po prostu się pojawi. Bałem się odwrócić wzrok gdziekolwiek z obawy, że zobaczę ją stojącą i wpatrującą się we mnie pękniętą od uderzenia w ścianę lewą gałką oczną. Co też mi wyobraźnia podsuwa. Przecież to niemożliwe.
Obróciłem się i postanowiłem zadzwonić po dyżurnego ochroniarza i poprosić go, aby tu przyszedł. Nie byłem tchórzem, ale sprawa była więcej jak dziwna. Czy ktoś ukradł zwłoki pani Hoggins? Do czego? Poszedłem do gabinetu i po drodze znów miałem wrażenie, że słyszę kroki. Obejrzałem się za siebie. Nic. Zupełnie nic mnie nie śledziło, a jednak miałem odczucie bycia obserwowanym. Mało tego. Charakterystyczne swędzenie na karku robiło się coraz bardziej uporczywe. Gdy skręciłem w drugą część korytarza, na końcu zobaczyłem postać niewiele wyższą od 10-letniego dziecka. Może miało 1,30 m, może 1,40 m, nie wiem, ale raczej to pierwsze. Stało całkiem nieruchomo, gdy wychodziłem zza załomu, ale gdy tylko zacząłem widzieć dokładnie to coś, zaczęło kołysać się na boki, zupełnie jakby miało chorobę sierocą. To stało tyłem. Zwątpiłem, nie wiedząc, czy ktoś robi sobie ze mnie żarty, czy wyobraźnia i mózg płata mi figle. W jednej chwili zapomniałem o zniknięciu zwłok pani Hoggins. Wybrałem jedyną logiczną rzecz, jaką mogłem w tym momencie zrobić. Krok wstecz i zacząłem się cofać. Powoli i ostrożnie stawiałem stopy, czując obawę, że kimkolwiek jest postać przede mną, to nie ma dobrych zamiarów. W głowie zaczął mi kiełkować wstępny pomysł, co zrobić. Wycofam się i wrócę do pomieszczenia z lodówkami, po czym zamknę się i przeczekam jakiś czas. Drzwi otwierały się do wewnątrz, więc wózkiem będę musiał się zabarykadować, gdyby to coś chciało tam wejść. Postać przede mną gwałtownie obróciła się przodem i zobaczyłem w bladym świetle jarzeniówek oblicze faktycznie dziecka. Było to jednak próżne wyobrażenie. Dłonie tego czegoś miały tylko 4 palce, które błądziły po ścianach korytarza. Czerep był łysy, pokryty strupami i bliznami. Skóra tego stworzenia wpadała w delikatny, niezdrowy fiolet. Oczy są podobno zwierciadłem duszy i śmiało można było ocenić, że to coś już dawno utraciło swoją astralną część łącznika ze światem żywych. Oczy przesłaniało bielmo, przez co wydawał się jeszcze bardziej przerażający mimo swojego niepozornego wyglądu. Był ślepy, to też gdy zahaczyłem bezwiednie o stojący przy drzwiach od łazienki śmietnik, robiąc tym samym niemało hałasu, zwróciłem uwagę tego czegoś. Z gardła wydobyło się coś przypominającego rzężące skrzeczenie, przemieszane z bulgotaniem pod wodą. Był to tak potworny odgłos, że sparaliżował mnie strach i nie mogłem się ruszyć. Krzyk przypominał zawodzenie kota z pokancerowanymi strunami głosowymi, który śpiewając nocną serenadę stara się zaimponować swojej kociej wybrance. Z pewnością porównanie byłoby trafne, gdyby kot, jak i jego kotka były martwe, a następnie wróciły z krainy wiecznego mroku. Wyrzuciłem z głowy wizerunek przywróconego sierściucha, bo istota przede mną zaczęła nieporadnie człapać. Ruszyło w moim kierunku sycząc i trzęsąc głową energicznie, jakby chcąc z niej strącić niewidzialne robactwo. Odgłos stawianych kroków wreszcie wydał mi się znajomy i połączyłem go z tym, który słyszałem od godziny za plecami, po drugiej stronie drzwi do biura. Panika zmieszana z paraliżem, wywołanym strachem, musiała uratować mi życie. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem krzyknąć, a gdybym mógł, to z całą pewnością właśnie to bym zrobił. Stwór był coraz bliżej i minął mnie dosłownie o kilka centymetrów. Jego 4-palczasta dłoń przesunęła się tuż przy moim brzuchu. Żylasta dłoń, zakończona brudnymi od krwi, zakrzywionymi pazurami, przypominała ostrze włóczni. Odór był nie do wytrzymania. Stworzenie musiało unikać wody jak diabeł kropidła. Gdy zniknęło za zakrętem, powoli wróciło mi władanie nad ciałem. Ruszyłem na palcach do pomieszczenia z bazą danych
i zamknąłem się w nim na klucz. Wyciągnąłem dłoń w kierunku telefonu, wybrałem numer i w połowie usłyszałem charakterystyczną melodyjkę i informację, że nie ma takiego numeru. Zakląłem i wybrałem jeszcze raz, tym razem dodając na początku cyfrę 0. Nic to nie dało. Idealny moment na awarię sieci, pomyślałem, wyjmując telefon komórkowy i krytycznie spojrzałem na ikonkę ukazującą siłę sygnału. W piwnicy zawsze były z tym problemy. Coś ciężko uderzyło w metalowe drzwi dzielące mnie od reszty świata. Piszczenie i wrzaski dochodzące po drugiej stronie mroziły krew i wywoływały dreszcze wzdłuż karku. No tak, musiałem narobić hałasu, zatrzaskując je za sobą i to zwabiło tego dziwoląga. Wpatrywałem się w metalowe wybrzuszenia, pojawiające się na drzwiach jak zaklęty, nie wiedząc, czy wytrzymają te walenie. Stwór dostał czegoś, co można było śmiało nazwać furią. Co zrobię, jeśli się tu dostanie? Czy wystarczy uderzyć je mocno i dzięki temu ogłuszyć? Czy lepiej tak jak wcześniej unikać? Rozejrzałem się po pomieszczeniu, co mogłoby mi pomóc w hipotetycznym starciu. Stara miotła, której włosie było tak przetrzebione, że większość brudu zostawała dalej na podłodze podczas sprzątania. Trzęsące się stare krzesło. Zobaczyłem gaśnicę przyczepioną do kolumny, na prawo od drzwi. Tak, to będzie idealne, aby ewentualnie ogłuszyć stwora. Hałas jednak ustał. Usłyszałem, że po drugiej stronie rozległy się oddalające kroki. Poszło sobie. To była moja szansa, aby wydostać się z tej piwnicy. Nie mogłem siedzieć tutaj do rana. Znaczy mogłem, ale mój mózg nakazywał mi uciekać. To było jedyne, o czym myślałem. Nieważne, że to coś gdzieś tam dalej było. Rozkład podziemi znałem na pamięć. Po wyjściu z pomieszczenia, w którym się znajdowałem, trzeba było iść w prawo. Następnie do samego końca prosto, na rozwidleniu w lewo i na końcu drugiego korytarza były schody prowadzące piętro wyżej. Było to jedyne wyjście z piwnicy budynku, które dodatkowo było zabezpieczone kratą, do której klucz na szczęście miałem przy sobie. Długo wahałem się, zanim wyszedłem. W głowie stale kołatała myśl, a co jeśli to coś siedzi pod drzwiami i udaje, bo doskonale wie, że siedzę w środku. Ta paranoidalna spirala zaczęła zacieśniać swój krąg tak mocno, że mały włos bym wyskoczył i krzycząc w panice pognał do kraty. W tej sytuacji natomiast potrzeba było finezji i ostrożności. Uzbroiłem się w kij od szczotki do ewentualnej obrony oraz długopisy. Gaśnica, uznałem, była zbyt ciężka i nieporęczna, a długopisy, no cóż, całe mnóstwo wetkniętych do specjalnego pojemnika na biurku nie pisało. Tkwiły tam jednak od lat, bo nikt nie garnął się, aby sprawdzić, które piszą, a które nie. Wziąłem wszystkie i uznałem, że będę robić z nich wabiki, gdybym spotkał tego potwora. To, że był ślepy, było więcej jak pewne. Ominął mnie w pustym korytarzu przy włączonym świetle i nawet na mnie nie spojrzał, chociaż raz jego oczy przesunęły się po mnie, gdy skanował przestrzeń niewidzącym pyskiem. Zdeformowaną twarzą dziecka. Widok był nieprzyjemny. Odkluczyłem drzwi i powoli je otworzyłem. Przeszedłem na zewnątrz i usłyszałem, że gdzieś z oddali niesie się tupot małych stópek. Wiele nie myśląc, cisnąłem długopisem najdalej jak się dało w przeciwną stronę. Metalowy przedmiot narobił rabanu, a w ślad za nim stwór też wrzasnął. Echo rozniosło się donośnie. Pognałem w obranym kierunku, rzucając za siebie co chwilę długopisem, jakbym się łudził, że to powstrzyma tą maszkarę, gdyby jednak znalazła się tuż za mną. Czułem jej wzrok na sobie, mimo że przecież była ślepa. Zakręt. W połowie drogi do kraty, na podłodze leżały zwłoki pani Hoggins.
tuż obok drzwi do starego składu na szczotki i chemikalia do sprzątania. Rozrzucone kończyny na boki sprawiały, że wyglądała jak drewniany pajacyk. Szwy ciągnące się przez środek torsu, między piersiami i brzuchem, zostały brutalnie zerwane i praktycznie cała zawartość, którą nie tak dawno odłożyłem na miejsce przeznaczenia, została wywleczona. Nadgryzione serce leżało obok prawej dłoni. Wątroba, której część nadal tkwiła z wnętrza trzewi kobiety, była poszarpana i ewidentnie też ktoś się na niej posilał. Pozostałe narządy wewnętrzne były rozrzucone w takim nieładzie, że nie dało się w nic nie wdepnąć. Kobieta leżała przez środek korytarza, więc gdy przechodziłem nad nią, miałem nieodparte wrażenie, że nagle się poderwie i złapie mnie za kostkę. Następne dwa kroki pokonałem na wdechu, a później zacząłem przetrząsać kieszenie. Przez myśl przemknęło mi, że mogłem się pomylić w moim poczuciu pewności, że klucz znajduje się w jednej z moich kieszeni spodni. Chyba nie dałbym rady wrócić do biura. Tym bardziej, że kroki bosych stópek były jakby bliżej mnie niż jakieś pół minuty wcześniej. Odetchnąłem z ulgą, gdy pod palcami prawej dłoni wyczułem gładką powierzchnię klucza. Wepchnąłem go w zamek, otworzyłem kratę i w asyście hałasu przekluczania i skrzypiących zawiasów rozwarłem je lekko i wyskoczyłem na drugą stronę. Gdy tylko zatrzasnąłem kratę za sobą, bladofioletowe dłonie zaczęły przecinać powietrze przede mną. Znów te okropne zawodzenie. Uciekłem stamtąd i dopiero gdy znalazłem się na parterze, odszukałem dyżurkę i z niej zadzwoniłem na policję. Gdy zjawiły się wszystkie służby, które tylko dało się wezwać, rozpoczęto akcję przeszukiwania, jednak stworzenie, które widziałem, zniknęło. Zwłoki pani Margaret leżały tam, gdzie je widziałem ostatni raz. Zniknęły natomiast pozostałe organy. Najwidoczniej potwór miał czas, aby dokończyć posiłek. Śledztwo nie wykazało niczego oczywistego, z wyjątkiem jednej rzeczy, a która stała się sprawą tajną i nikt ze szpitala, z wyjątkiem nas, jako Zakładu Medycyny Sądowej, nie został wtajemniczony. Policjanci ustalili, że drzwi do starego składziku na miotły i wiadra, przy których leżały zwłoki pani Hoggins, były uszkodzone. Od lat nikt tam nie zaglądał. Okazało się, że coś zrobiło nacięcia dookoła zamka i klamki, przez co można było otworzyć drzwi bez klucza, a gdy się je zamknęło, to nie było nawet widać, że coś lub ktoś przy nich majsterkował. Po drugiej stronie drzwi, w podłodze, jątrzyła się pieczara, w którą nikt nie odważył się wejść. Posłano robota z kamerą, który wydostał się z drugiej strony w czymś, co wyglądało jak zdezelowany pokój. Za pośrednictwem sygnału GPS namierzono urządzenie i odkryto, że tunel z komórki w piwnicy wiedzie do opuszczonej, zrujnowanej chaty znajdującej się przecznicę dalej. Nie byłoby w tym nic okropnego i przerażającego, gdyby nie fakt, że na podłogach wszystkich pomieszczeń w tym budynku znaleziono setki kości, zwierząt jak również i ludzi. Po połączeniu wszelakich dostępnych faktów wywnioskowano, że spora część z tych kości musiała należeć do nieboszczyków, których chowano na przyszpitalnym cmentarzu. Prokurator nakazał przeprowadzić ekshumacje, które wykazały zniknięcie niektórych szczątków. Przekupiono mnie, abym milczał i podpisał dokument, w którym zapewniam, że nigdy nikomu nie powiem o tym, co wtedy widziałem. Nie mogę jednak tak dłużej. To coś gdzieś tam jest, bo nie zastrzelili tego cholerstwa. Ktoś może wpaść w tarapaty w konfrontacji z tym stworem i nie mieć tyle szczęścia co ja. To coś było padlinożerne. Nie można jednak wykluczyć, że nie polowało również na żywe zwierzęta albo ludzi. Nie wychodźcie po zmroku z domu i trzymajcie się z dala od chaty na wzgórzu Winstona. Nie zniszczyli tego budynku, ani nie zablokowali dostępu do niego. To może powrócić.
to może zgłodnieć tak bardzo, że zaatakuje żywego człowieka. Ostrzegłem was, a teraz muszę wrzucić to do sieci i zniknąć. Będą mnie szukać, oby nie znaleźli. Koniec nagrania za 3, 2, 1.